Ale tak naprawdę to koleżanki i koledzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po pierwsze mam pewną refleksję niezwiązaną jeszcze z dzisiejszą uroczystością, imprezą, otwarciem, ale chciałam serdecznie podziękować panom, którzy tak pięknie grali dla nas, bo kiedyś byłam na pewnej imprezie centralnie organizowanej przez SLD w Warszawie. Ręce mi opadły, bo było disco polo. Przepraszam, ale nie przepadam. Natomiast panowie wspaniale grają i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby posłuchać, jak nie dziś, i to w innej sytuacji. W każdym razie nie chciałabym, żebyśmy byli utożsamiani, bo to mówię nie bez kozery, jako partia z wysokim poziomem artystycznym. I ten wysoki poziom artystyczny powinien się przekładać na wysoki poziom naszej działalności. Koleżanki i koledzy, bardzo się cieszę, jak zawsze, od najmłodszych lat. I ja jestem nudna, powtarzam się, ale zawsze to przypominam sobie, na pierwszej kolonii w życiu byłam w Bolesławcu, więc to jest dla mnie bardzo ważne miejsce. Lubię po prostu bardzo Bolesławiec, miasto pełne energii, wspaniali ludzie, dużo rzeczy wspaniałych się dzieje i mam nadzieję, że z waszej przyczyny i za waszą sprawą będzie się działo coraz lepiej i coraz więcej, bo tego sobie wszyscy po prostu życzymy. Często jestem pytana o ten okres 25 lat naszej wolności, prawdziwej wolności, i zawsze to podkreślam przy każdej publicznej wypowiedzi. Dla mnie zmiany polityczne na szczeblu centralnym, krajowym mają ogromne znaczenie, ale moim zdaniem najważniejszy dla nas jest samorząd, dla nas jako Polaków, mieszkańców naszego kraju. Ponieważ te prawdziwe zmiany, które my widzimy, które dotykamy każdego dnia, zawdzięczamy właśnie działalności samorządów, ludzi, którzy w samorządach pracują. Tu taka mała dygresja. Nasi sąsiedzi za wschodniej granicy, Ukraińcy, ponad 20 lat temu uzyskali niepodległość, a 10 lat temu, chyba dobrze pamiętam, miała miejsce pomarańczowa rewolucja. Powiedzcie mi, co oni zrobili przez tych 10 lat? Nic. Nic nie zrobili, a przede wszystkim nie zrobili tego, o czym dzisiaj głośno mówią, zapraszając polskich parlamentarzystów do pomocy i do współpracy, bo wiem, że to się dzieje. Nie zbudowali samorządu. Ja oczywiście pomijam sprawy korupcji, bo to jest u nich rzecz bardzo poważna. Ale nie zbudowali samorządu. I teraz, jak patrzymy na to, w jakiej kondycji jest państwo, nasz sąsiad za wschodniej granicy, a w jakiej kondycji my jesteśmy, to jestem przekonana, że gdyby oni zrobili ten krok, wtedy nie oligarchowie, tylko zwyczajni, prawdziwi ludzie, którzy chcą dobrze czynić dla swoich obywateli, to mieliby dużo większe szanse posunąć się w swoim rozwoju, a nie spaść trzy ligi w dół. Jak o tych ligach mówię, to mi się zaraz pan poseł Hoffmann przypomina, ale to nie będę do tego się odnosić, jak on był zresztą w fatalnym stylu mówić na temat pani premier. Ale dlaczego ja ten przykład podaję? Bo moim zdaniem Polska na samorządzie stoi i każdy kraj, przykład Ukrainy jest bardzo dobrym dowodem na to, jak brak prawdziwego samorządu, jaki ma ogromny wpływ na to, w jakiej kondycji jest państwo. My widzimy wszystko, co się wokół nas dzieje. Oczywiście też widzimy własne błędy. No to się nie da, no człowiek działa, to i błędy popełnia. Moja kariera jako samorządowca była krótka, bo ja byłam tylko w Radzie Miasta przez rok, potem weszłam do parlamentu. Ale doskonale wiem, że te wszystkie dyskusje, spory, no nieraz mocne kłótnie, prowadzą do czegoś pozytywnego. Bardzo ważne jest to oddanie się tej pracy, bardzo ważne. Kompetencje, ale to oddanie jest absolutnie numerem jeden. Mam nadzieję, że tak się z wami stanie, że rzeczywiście ta reprezentacja we władzach samorządu, szeroko rozumianych osób związanych ze środowiskiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i w ogóle osób związanych z lewicą będzie jak największa. Tego wszystkim gorąco życzę, ale jest jedna uwaga. Ja mam za sobą tylko dwie kampanie wyborcze, ale myślę, że pracowite i owocne. Drodzy kochani kandydaci, życzę wam jednego, ciężkiej pracy. Życzę wam charówki, teraz już w kampanii, bo bez niej nie ma sukcesu.
i bez maksymalnie wykorzystanego własnego udziału w tej kampanii. Od razu przypominam, nie wiem jakie wy macie doświadczenie, ale wrzucanie kartek, jakie by one nie były, do skrzynek jest mało efektywne, wiem to z własnego doświadczenia. My chodzimy, my rozmawiamy, my się spotykamy, my wręczamy, my mówimy, kim jesteśmy. To jest szalenie ważne. Odwalanie, przepraszam za określenie, na zasadzie, że prosimy młodych ludzi, żeby włożyli do skrzynek, to zapewniam was, bo sama to też miałam takie doświadczenia, że do tych skrzynek trafi jeszcze 10 różnych ulotek i one wszystkie wylądują w koszu na śmieci, nikt tego nie będzie czytał. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia,